Cześć, witajcie w trzeciej lekcji. Dzisiaj, jak widzicie, troszkę inny format, ponieważ od razu zaczynam tutaj e, z dołu, a nie tak jak najpierw bezpośrednio tutaj w dużym kadrze, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, po prostu muszę jakby nagrać w takich warunkach, jakimi dysponuję, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Od razu przechodzimy do tematu naszej e, dzisiejszej lekcji, że tak powiem, czyli często spotykane symbole w zapisie na przykład właśnie, jeżeli macie w śpiewniku czy jakimkolwiek innym, to jeszcze sobie później to pokażemy, jak to wygląda, macie po prostu symbole akordów, na przykład duże C, C, czy małe D, albo może jakieś znaczki, nie wiem, CDIM, albo coś takiego. I często możecie się zastanawiać, o co tutaj chodzi, co to w ogóle dla nas znaczy, albo po prostu rzeczywiście już gracie jakiś czas i nie jesteście pewni, jaki akord wtedy nacisnąć. Więc w tym wypadku po prostu możecie się posłużyć taką tabelką, którą tutaj teraz już też widzicie na ekranie. Jak widzicie, mamy tutaj rozpisane często spotykane symbole akordów oraz ich opis. Rozpisane są składniki, dźwięki akordu itd., a także, oczywiście, po prostu stosowane symbole, które możemy znaleźć, i rodzaj akordu. Oczywiście. Nie są to wszystkie akordy, które możecie w ogóle znaleźć. Mogą być stosowane też również inne symbole, także to nie jest powiedziane, że to jest taki po prostu tutaj, że zawsze będą te i nigdy nie będzie więcej. Ponieważ to są tylko takie, z którymi ja się w sumie najczęściej spotykałem i. I tyle, właściwie to, to są takie najważniejsze, które Wam będą potrzebne do grania na tym waszym początkowym poziomie. I od razu sobie przechodzimy do tej tabelki, żeby sobie omówić. Tutaj myślę, że widać myszkę, tutaj tą rączkę i będę za pomocą jej tutaj pokazywał o co mi chodzi. W stosowanych symbolach mamy na przykład duże C, bo to jest ważne, duże C. Symbol duże C, dur. Duże C, C z dużym M oraz po prostu C major, major, czy jak to tam się po angielsku wypowiada, czy właściwie tam w tym właściwym języku. Jest to akord durowy. Po prostu te wszystkie symbole, które tutaj macie, są stosowane do akordu durowego. I czy to będzie właśnie C-dur, D-dur, E-dur, F-dur, f dur G-dur, -dur, wszystkie inne i tak dalej akordy, no to po prostu zawsze składnikami będzie 1, 3, 5. Czy pamiętacie stopnie, które mówiliśmy? Stopnie gamy tam po samym początku, bodajże w pierwszym odcinku? Tak, chyba pierwszym, tak. No to y, mieliśmy oczywiście trzeciej, szóstej części. No to mieliśmy tak, że po prostu pierwszy stopień, drugi, trzeci tam według, według kolejnych y, dźwięków. Tutaj będziemy się posługiwać jakby skalą i gamą C dur, więc pierwszy, trzeci i piąty to są dźwięki po prostu C, E, G. Jeżeli mamy pierwszy C, drugi D, trzeci E, czwarty F, piąty G, szósty A, siódmy H. I ósmy później, albo pierwszy znowu, no to C, tak? No to tutaj w tym przypadku pierwszy, trzeci, piąty zawsze to będzie C, E, G. Jeżeli mielibyśmy na przykład skalę, gamę, e, później D-dur, no to by było wtedy pierwszy, trzeci i piąty to by było D, FIS, A. FIS koniecznie dlatego, że w gamie, i e, po prostu w tonacji D-dur mamy podniesiony akurat na przykład właśnie trzeci składnik. Oczywiście między innymi. Więc mamy D, FIS, A. Jeżeli byłby to na przykład E-dur, no to mamy e gis -H. F dur, F, A, C, G dur, G, H, D, A dur, A, Cis, E i później mamy H dur, H, -dis FIS, jeżeli się nie mylę. Tak, H, Dis, FIS. I to też będzie pierwszy, trzeci i piąty stopień. Um, więc zawsze będzie to na takiej zasadzie. Jeżeli mamy pierwszy składnik danej tonacji, to też sobie liczymy najpierw tercję wielką, tercję małą. I wtedy mamy po prostu to 1, 3, 5, tak jak być to powinno. I mamy wtedy akord durowy. Dobra, się rozgaduje. Idziemy dalej. Małe c, bo to jest ważne, małe c z dopiskiem mol, albo w ogóle symbol c, duże c z małym m, duże c z małym napisem min, albo po prostu c. Minor, e, tak to wygląda. Jeszcze ewentualnie tak z tych durowych chyba jeszcze może być duże C i maj dopisane, tak mi się jeszcze wydaje, ale nie jestem w stu pewny. Ale teraz mi się po prostu przypomniało, więc mam mówię. E, mamy na przykład właśnie, jeżeli chodzi o małe literki, to zawsze to będzie oznaczało dla nas, że będzie to akord molowy. Jeżeli mamy małe C, będzie to akord molowy. Duże C, akord durowy. Jeżeli mielibyśmy małe D, to by było demol. Jeżeli mielibyśmy małe E, to byłby emol. Mały napis fis, byłby to E, e, fis mol, chciałem powiedzieć E-fis. Byłby to po prostu Fis mol, jeżeli byłoby małe G, Gemol, czyli jeżeli duże G, G dur, małe G, Gemol. I to po prostu jest akord molowy. I polega to na tym, że mamy składniki 1, 3, 5 ponownie, ale pamiętacie, tutaj była tercja mała, tercja wielka, więc ta tercja, składnik tercja, czyli ten środkowy, to 3 musi być obniżone bemolem. Dlatego mamy pierwszy, obniżony trzeci, i piąty składnik, czyli w przypadku na przykład, jeżeli mielibyśmy tutaj normalnie CEG, to trzeci składnik obniżony bemolem dałby nam po prostu CSG, tak jak mamy zapisane tutaj dźwięki akordu od C, w tonacji po prostu C-dur, znaczy oczywiście C-mol w tym przypadku. Więc mielibyśmy po prostu CSG, jeżeli mielibyśmy D-mol, mieliby, mielibyśmy DFA, E-mol, EGH. F mol F A C i tak dalej. Czyli po prostu zawsze trzeci składnik musi być obniżony w Gmolu, GBD y i po prostu dalej ACE. Ok, idziemy sobie dalej. Mamy teraz coś takiego jak duże C i dopisane aug, ewentualnie C z W. To jest po prostu akord zwiększony. To jest w tym przypadku C-dur zwiększony, mógłby być D-dur zwiększony, E-dur, F-dur i tak dalej. I po prostu akord zwiększony polega na tym, że mamy dwie tercje wielkie, czyli w przypadku na przykład właśnie w tonacji C dur mielibyśmy po prostu tercję wielką, no to mamy 1, 3, będzie to C, E i później mamy tercję wielką od E, będzie to GIS, czyli mamy kwintę. Tutaj jak widzicie piątkę z krzyżykiem, to jest po prostu kwinta podniesiona, podwyższona, o, oczywiście o pół tonu, czyli musimy mieć tutaj C, E, Gis. Jeżeli mielibyśmy inną tonację, no to na przykład jakbyśmy mieli D, D zwiększone, no to mielibyśmy po prostu D, Fis jest tercja wielka i następnie mamy kolejną tercję wielką, to będzie ICE, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak, to będzie ICE. Ehm, czyli po prostu D, Fis, Ajst taki będzie po prostu akord zwiększony. Oczywiście adekwatnie Edu, E, e zwiększony, F zwiększony i tak dalej, wszystkie mogą być po prostu zwiększone, to wtedy zawsze mamy dwie tercje wielkie, czyli jeden, trzy, normalne, nieobniżone i po prostu wtedy kwinta jest podniesiona jeszcze dodatkowo. Jeżeli chodzi o duże C dim, ewentualnie c z. Czm to jest akord zmniejszony i polega to na tym, że mamy dwie tercje małe budujemy, więc mielibyśmy wtedy po prostu prymę, jedynka, trójka zmniejszona, czyli tercja zmniejszona po prostu jest obniżona i kwinta jest również zmniejszona, czyli w przypadku na przykład tutaj em, akordu C zmniejszone, no to mamy dźwięki C, S, Gs, C jako nasza pryma, jedynka, S jako obniżona tercja, więc mamy po prostu obniżoną tercję, tercję małą i później kwinta nasza, piątka jest również obniżona bemolem, więc mamy po prostu dźwięk ges, czyli mamy C, S, ges. Idziemy sobie dalej, mamy susy teraz, czyli akordy tak zwane zawieszone, duże C, sus 2. Możecie się często spotkać na przykład właśnie w muzyce kościelnej, jak się na przykład zakańcza jakiś... zakańcza zakończeniem, czy tak się mówi, dobra, jak się kończy jakiś utwór, no to na przykład właśnie się robi tak, że się robi najpierw jeden zawieszony, później drugi, czyli na przykład na zasadzie właśnie na przykład z kwartą, z sekundą i później na przykład wchodzimy na tonikę, czyli to może być akord durowy albo molowy z danej tonacji. Jest to takie charakterystyczne się to i kończymy. Więc właśnie na przykład grając w kościele, jeżeli jesteście organistami albo chcecie na przykład właśnie być, bo wiem, że takie osoby są na naszej grupie i również na kanale, no to wtedy właśnie można stosować coś takiego na zakończenie I wtedy się fajnie tak zamyka po prostu ten utwór Ale wracając, Csus2 no to jest akord zawieszony z sekundą Akord zawieszony sekundowy Polega to na tym, że tercja jest zamieniona wtedy na dwójkę Na sekundę Czyli mamy prymę, sekundę i kwintę 1, 2, 5 Czyli w przypadku akordu, który jest właśnie na przykład w C duże No to mamy C, D, G na takiej zasadzie to wygląda, więc mamy zawieszone pierwszy, drugi, piąty. Sekunda mamy tutaj, więc dwójka nam wchodzi, d, dźwięk d, jeżeli chodzi o skalę w C. Jeżeli chodzi znowu o cesus 4 czyli to jest akord zawieszony tutaj z kwartą, następny, czyli po prostu akord zawieszony kwartowy, no to mamy z kolei tercję zamienioną na kwartę, czyli mamy 1, 4, 5, jeżeli chodzi o składniki tego akordu. O stopnie, więc mamy C, F, G, jeżeli chodziłoby właśnie o taką tonację nam tutaj w C, duże po prostu, czy, czy w jakiejś takiej innej tonacji, no to wtedy będą odpowiednie składniki, będzie to po prostu wtedy 1, 4, 5. Zatem zawieszony sekundowy 1, 2, 5, zawieszony z kwartą 1, 4, 5. Idziemy dalej. C7, dość często stosowany akord durowy z septymą. Jest to po prostu akord durowy septymowy. Polega to na tym, że mamy 1, 3, 5, 7 obniżone, Czyli po prostu mamy prymę, tercję, kwintę i septymę obniżoną, więc w przypadku właśnie tutaj C dura, no to mamy C, E, G oraz B. Oczywiście adekwatnie inne tonacje mają również 1, 3, 5 plus obniżony jest ten siódmy stopień, dodatkowo tercja mała, więc na przykład jakiś tam w D durze by było defis A, C, tak, jeżeli się nie mylę? defis A, C i wtedy mielibyśmy po prostu obniżony stopień, ten siódmy. Danej tonacji oczywiście. Mamy dalej C Maj 7, ewentualnie cm 7 No to polega to na tym, że mamy akord durowy z Septymą Wielką. Jest to akord durowy z Septymą Wielką, tak? Pamiętamy duże M, ewentualnie napis Maj to jest po prostu akord major. E, więc akord durowy z Septymą Wielką tutaj podkreślam jeszcze raz. 1, 3, 5, 7, jeżeli chodzi o składniki tego akordu. Więc mamy C, E, G i H. Tak? H nie B z septymą tutaj małą, ale z septymą wielką. C-E-G-H. Oczywiście ponownie. Inne tonacje mają identycznie. C małe M7 tutaj już na końcu tabelki. C min 7, czyli to jest to minor i C7. To jest po prostu akord molowy z septymą małą. Czyli mamy, nie dość, że mamy obniżony trzeci stopień, to mamy również obniżony stopień siódmy. Więc mamy jeden, obniżony trzeci, piąty i obniżony siódmy. Czyli obniżona jest tercja i obniżona jest septyma. Jeżeli mielibyśmy C-mol, akord c -mol, który miałby dołożony tą septymę małą, no to mamy po prostu C, S, G oraz B. Oczywiście w innych tonacjach jest identycznie. Nie wiem, w D-mol, D, F, A, c tak? DFAC. Więc po prostu na takiej zasadzie to by wyglądało. Jeżeli, jeszcze tutaj Wam teraz mogę polecić taką stronę, ponieważ. Tych akordów i tych symboli jest całe mnóstwo i naprawdę nie ma sensu omawiać tutaj wszystkich, bo byśmy siedzieli tutaj najprawdopodobniej do jutra, jakbyśmy chcieli wszystkie możliwe opowiedzieć. Macie tutaj polecaną przeze mnie stronę z rozpisanymi akordami. One są oczywiście tutaj również, te akordy tak naprawdę rozpisane pod yy, gitarę najczęściej, bo, bo często są właśnie te akordy stosowane na gitarę, ale również macie tutaj zaznaczone na klawiszach. Zaraz przejdziemy sobie do tej strony, zobaczę tutaj, żeby nie pomylić. Tutaj jest to strona, właśnie www.cdur.pl i tutaj możecie jeżeli sobie na nią wejdziecie to tutaj macie z lewej strony macie akordy. Jeżeli na to klikniecie pojawia Wam się coś takiego i tu macie pełną listę akordów według po prostu bazowego dźwięku i macie zaczynające się od C. Tutaj od Cis ewentualnie Des, bo wiadomo, że C, Cis, y, znaczy Cis i Des, no to są niby te same dźwięki, ale y, różnią się w zapisie na przykład od D Dis, S, E, F, tutaj Fisy, Gesy i tak dalej. Wszystkie dźwięki macie tutaj rozpisane i później łącznie z H. Także całą tutaj macie tonację rozpisaną i jeżeli, znaczy tonację, wszystkie dźwięki macie rozpisane, wszystkie akordy, które tutaj możecie spotkać I nawet jeżeli sobie weźmiemy, nie wiem, e, albo coś po prostu prostszego, nie wiem, niech będzie nawet Edur, taki podstawowy, no to widzicie jak to wygląda. E, Gis, H. Mamy E, Giz H. Tutaj na klawiaturze możecie sobie ściągnąć tutaj, tylko że to jest właśnie niestety w formacie MIDI, więc Wam się ściąga po prostu na takiej zasadzie, i tu później to musicie otworzyć w odpowiednim oprogramowaniu. Jeżeli go nie macie, no to niestety sobie tego nie otworzycie, a szkoda, bo fajnie by było sobie to posłuchać. I tutaj macie jeszcze chwyty, chwyty gitarowe. Więc najważniejsze dla nas, no to są oczywiście tutaj te normalne na klawiszach, więc nawet jeżeli byście wzięli w ogóle jakiś kosmiczny tutaj, co sobie wziąłem, chociaż no ten akurat jeszcze nie jest jakiś mega kosmiczny, no to tutaj macie po prostu, jak widzicie, dis, e, aha, fizis i IZIS, tak, bo mamy zwiększona jeszcze kwinta, to w ogóle jest e, masakra, e, no to widzicie, że tutaj macie akurat e, podniesione podwójne krzyżyki, macie fizis i IZIS, czyli po prostu tak naprawdę jest tutaj GH. GH, jeżeli by chodziło o klawiaturę, natomiast widzicie w zapisie już wygląda to zupełnie inaczej. Tak więc macie tutaj naprawdę sporo takich akordów tutaj do pooglądania, do posprawdzania. Jeżeli nie jesteście czegoś pewni, wejdźcie sobie na taką stronę, sprawdźcie sobie taki akord, ponieważ e, czasami nawet przyznam wam się szczerze, że nawet niekiedy ja tutaj spoglądam na to, bo e, te symbole się potrafią naprawdę mylić. Jak się często czegoś nie używa, to naprawdę człowiek nawet z czystej ciekawości po prostu może sobie spojrzeć, czy na pewno gra dobrze. Nawet jeżeli ktoś. Brzmi dobrze? Czy na pewno to jest ten akord? No tutaj mamy na przykład durowy akord z septymą wielką, e, C dur z septymą wielką, C, E, G, H. No dobra, ale to sobie na razie jeszcze zostawiamy. Jak widzicie, mamy tutaj rozpisane te wszystkie akordy i tutaj dla przykładu, jak to może wyglądać, ponieważ na pewno spotkaliście się z chwytami, albo powinniście się spotkać kiedyś tam z chwytami gitarowymi. Jeżeli macie na przykład śpiewnik, to macie po prostu tekst i w odpowiednim miejscu nad tekstem to macie po prostu dany akord rozpisany. Oczywiście wrzucę tutaj w montażu po prostu takie przykładowe sceny, bo akurat nie mam przy sobie tutaj takiego śpiewnika z, z tekstem, który miałby jak takie chwyty gitarowe, ale mam tutaj coś innego. Mam tutaj przy sobie śpiewnik, e, śpiewnik kościelny Exultate Deo, z którego też tam korzystałem w kościele. E, pokażę Wam tutaj okładkę, nie wiem, tak pokręcę, bo nie wiem, jak się ta lampa będzie odbijać. Myślę, że chyba widać Exultate Deo. Tutaj Instytut e, imieniem księdza Franciszka Blachnickiego z tyłu jest napisane. E, generalnie polecam śpiewnik, bardzo fajny, chociaż najczęściej tak korzystałem ze śpiewnika księdza e, Siedleckiego. Więc tutaj przykładowo na przykład widzicie, że są nuty i tutaj nad nutami są dane funkcje, ponieważ akordy również nazywane są po prostu funkcjami chwytami. Więc mamy na przykład tutaj się zaczyna pieśń i macie, widzicie, tutaj na przy macie D-dur, tu macie hamol, E mol, dalej macie Adur, D-dur, Hamol. Emol, e A dur, D-dur i tak dalej, D-dur, Defis A, Hamol, H Defis, E-mol, EGH i tak dalej. Wszystko tutaj macie rozpisane. Nie wiem, jak to będzie widać w tej kamerze. Mam nadzieję, że tak w miarę widać. Też jeszcze nie wiem, jak są kwestie z prawami autorskimi, że Wam to pokazuję. Nie, nie wiem, czy mnie nie będą ścigać, ale mam nadzieję, że nie. W końcu to jest po prostu reklama. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jeszcze na szybko otworzę jakiś inny przykład, żeby tutaj e, wam pokazać inne akordy. No tutaj coś na przykład mamy śpiewy różne. Tutaj Chrystus moim światłem. Jak widzicie, również wszystko jest rozpisane, wszystko jest tutaj e, z akordami, tak więc na każdy ten moment, kiedy Wam się pojawia po prostu akord, w tym momencie się zmienia akord i gracie. Prawa ręka właśnie może grać na przykład linię melodyczną a lewa gra albo te akordy, albo to oddziela, albo na przykład rozdzielacie to na kolejne składniki, rozdzielacie na kolejne po prostu dźwięki. Więc jeżeli macie, nie wiem, adur, no to po prostu lewa ręka może grać a, cis, e, cis, a, cis, e, i tak dalej. Oczywiście w zależności jaki tam macie dalej układ. Więc tak to wygląda w śpiwniku exultate deo. Ponownie poruszam trochę, bo nie wiem jak tam z tą lampą, czy się nie odbija, myślę, że widać, wiecie o co chodzi. Więc pokazałem Wam na tym przykładzie. Więc jeżeli naprawdę nie jesteście pewni jakiegoś akordu, jakiejś funkcji, zaglądacie do takiej strony, tak jak, tak jak na przykład właśnie ta Cedur.pl. jak widzicie, jest tu. W czym wybierać. Jest tu naprawdę w czym wybierać akordów jest całe mnóstwo. Nawet jeżeli tworzycie swoją muzykę i na przykład szukacie jakiejś tutaj um, szukacie na przykład jakiejś inspiracji, żeby na przykład rzeczywiście tworzyć coś lepiej. Zaglądacie na taką stronę, bierzecie sobie stąd inspiracje zasięgacie do jakiejś progresji akordów i możecie sobie normalnie tworzyć dalej muzykę. Serdecznie dziękuję patronom, którzy wspierają mnie do tej pory. Naprawdę bardzo dużo to dla mnie znaczy. I widzę, że rzeczywiście Wam na tym zależy, e, tak więc jeszcze raz serdecznie dziękuję patronom i zapraszam Was do komentowania, oceniania tych filmów, subskrybowania kanału, polecania go dalej, ponieważ zależy mi, żeby jak najdalej sięgać z zasięgami, oceniajcie te filmy, subskrybujcie, komentujcie, ponieważ każdy komentarz, każda ocena pozytywna, e, jak najlepiej, to wszystko sprawia, że po prostu dalej mogę, tak jak mówię cały czas, sięgać z tymi treściami, sięgać z tymi filmami, coraz więcej osób może z tego korzystać, A... Myślę, że to jest wartościowe, każdemu się to może przydać, więc dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnej lekcji, do zobaczenia, to tak, po prostu, do zobaczenia w kolejnej lekcji, w której to będziemy już się zajmować dalej po prostu kolejnymi aspektami tego, co, 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 za co się wzięliśmy, czyli po prostu będziemy dalej dążyć w stronę akompaniamentu. Dzięki, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.